Zawsze miałem paraliże senne. W ciągu kilku lat przeszedłem leczenie, aby zredukować częstotliwość epizodów. Miałem nadzieję, że w końcu przestanę ich doświadczać. 2 miesiące temu wszystko zaczęło się od nowa. Obudziło mnie uczucie, że ktoś siedzi na krawędzi mojego łóżka. Trzymałem oczy zamknięte, bojąc się tego, co mógłbym zobaczyć. Stary strach powrócił, a moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Wiedziałem, że to potrwa tylko kilka minut, ale to nie pomagało w uspokojeniu mojego umysłu. Postać zbliżyła się, a ja zrobiłem coś, czego nie powinienem być w stanie zrobić. Otworzyłem oczy i odwróciłem głowę, aby zobaczyć, co się zbliża. Szok sparaliżował moje ciało. Przez długie sekundy wpatrywałem się w całkowicie ciemną, humanoidalną sylwetkę. Nie, to było jak pustka, z dwoma świecącymi białymi oczami. Zbliżało się na czworakach w moją stronę, a ja w końcu krzyknąłem. Wyskoczyłem z łóżka. Jakaś ręka pazurami chwyciła za tył mojej koszuli, gdy uciekałem. Gorączkowo nacisnąłem włącznik światła i odwróciłem się. Serce waliło niemiłosiernie. Nic. To nie przypominało żadnego z wcześniejszych doświadczeń, jakie miałem. Ale musiało to być to samo, co zawsze. Paraliż senny. Odmówiłem uwierzenia, że jakieś nieludzkie stworzenie wpełzło na moje łóżko. Aż zdarzyło się to ponownie. Drugiej nocy nie obudziłem się, dopóki nie poczułem ciężaru na swoim ciele. Byłem półprzytomny, więc nie pamiętałem poprzedniej nocy. Wszystko wróciło, gdy zobaczyłem tą samą pustkę, opierającą głowę na moim ramieniu. Zrobiłem to, co każdy zrobiłby w takiej sytuacji. Wpadłem w panikę. Wyszedłem z łóżka. Nogi się trzęsły. Krzyczałem. Stworzenie wyciągnęło rękę i mocno owinęło ją wokół mojego nadgarstka. Usłyszałem trzask. Jakimś cudem wyrwałem się i włączyłem światło. Ślady walki i ślady na nadgarstku były jedynymi dowodami na to, że to, co widziałem, było prawdziwe. Przez następne kilka godzin nie spałem, a na nadgarstku pojawił się duży siniak. Bolał tak bardzo, że nie mogłem nim poruszać przez resztę dnia. Musiałem coś wymyślić. Gdybym powiedział o tym bliskim, uznaliby, że to tylko paraliż senny albo że nie jestem w pełni władz umysłowych. Nie znalazłem zbyt wiele w internecie. Kupiłem trochę szałwii w lokalnym sklepie Wikan wraz z innymi rzeczami, które mi polecono. Normalnie nie wierzyłem w kryształy i tego typu rzeczy, ale byłem zdesperowany. Trzymałem wszystkie światła w domu włączone. Migrena od dymu z szałwi narastała za moimi oczami w miarę upływu dnia. Praktycznie nie spałem przez ostatnie 2 dni, więc w końcu zasnąłem po północy. Spanie przy włączonym świetle powinno rozwiązać mój problem. Jednak nie rozwiązało. Ponownie poczułem, że ktoś wpełza na łóżko. Poruszyłem się gwałtownie, dostrzegając to coś na czworakach zbliżające się do mnie. W panice złapałem koc. Tuż zanim wylądowało na mnie z pazurami na wierzchu, owinąłem ciemną postać kocem i przycisnąłem ją mocno do łóżka. Nie miałem żadnego planu poza tym. Po prostu liczyłem na to, że tkanina powstrzyma pazur od mojej twarzy. Walczyło mocno, a ja musiałem owinąć ramiona wokół koca, aby nie mogło się uwolnić. Było wściekłe. Jeśli by się wydostało, byłbym skończony. Moje ramiona zaczęły boleć od wysiłku. Gdy myślałem, że to koniec,
walka zaczęła słabnąć. Czy je udusiłem? Czy to coś w ogóle potrzebowało oddychać? Co to właściwie było? Miałem mnóstwo czasu na zadawanie pytań bez odpowiedzi. Nie odważyłem się puścić, obawiając się, że potwór wydostanie się i pożre moją twarz. Byłem przerażony, ale też czułem się niezręcznie, trzymając to coś w ramionach przez kilka godzin. Moje ciało osłabło tuż przed świtem i głupio zasnąłem. Kiedy się obudziłem, światło dzienne wpadało przez odsłonięte szyby. Koc był pusty. Otworzyłem stos tkaniny i zobaczyłem rozdarcia, które powinny były być na moim ciele. I co teraz? Nie mogłem żyć, trzymając potwora każdej nocy. Kto wie, czy udałoby mi się jeszcze raz owinąć go kocem. Spakowałem torby i uciekłem do hotelu na jedną noc, mając nadzieję, że to rozwiąże problem. Jeżeli miałem szczęście, to mój dom był nawiedzony. Nie mogłem funkcjonować z tak małą ilością snu każdej nocy. Zostałbym zwolniony z pracy albo wpadłbym autem do rowu, jeśli to się nie skończy. Czekałem do północy w tanim pokoju hotelowym, zanim poczułem się na tyle bezpiecznie, aby zasnąć. Światła nadal były włączone, a ja przyniosłem dodatkowy koc na wszelki wypadek. Moje oczy otworzyły się około 3 nad ranem. Byłem zadowolony, że nie widziałem żadnych oznak potwora tej nocy. Może problemem było naprawdę moje mieszkanie? Wtedy stos koców obok mnie poruszył się. Serce niemal przestało mi bić, gdy para świecących białych oczu wyjrzała spod koca, wbijając we mnie wzrok pełen nienawiści. Wiadomość była jasna bez słów. Cicho odwróciłem się, by ostrożnie objąć kocem owiniętą postać. Moja klatka piersiowa była napięta ze strachu, ale to coś nie wykonało żadnych groźnych ruchów. Wyglądało na to, że dopóki to trzymałem, zyskałem trochę czasu. Wydawało się, że potwór sam nie wiedział, że lubi być trzymany, dopóki to się nie wydarzyło przez czysty przypadek. Dopóki nie wymyślę nowego planu, to musiało wystarczyć. Minęły 2 tygodnie. A nocny gość przychodził o losowych porach nocy. Pojawiał się pod kocem i budził mnie albo drapnięciem, albo ugryzieniem. Przynajmniej jakoś udawało mi się trochę pospać. To nie mogło trwać wiecznie i wkrótce ten fakt stał się oczywisty. Pewnej nocy stworzenie obudziło mnie w zwykły sposób. Małym ugryzieniem w ramię, by zaanonsować swoje przybycie. To wystarczyło, żeby zrobić mi ranę. Zaczynałem mieć dość tych drobnych obrażeń. Zęby wbiły się ponownie, tym razem mocniej. Nie zdążyłem owinąć stworzenia kocem, zanim ugryzło mnie jeszcze mocniej. Przez bolesną minutę walczyłem, by się uwolnić. Oderwałem jego zęby i uciekłem do łazienki, żeby zobaczyć obrażenia. Rana krwawiła obficie i modliłem się, żebym nie potrzebował szwów. To nie mogło tak dalej trwać. Byłem wyczerpany. Strach i krótkie noce wycieńczały mnie do granic możliwości. Nie wiedziałem, jak długo jeszcze to stworzenie powstrzyma się przed pożarciem mnie. Nie mogłem go porzucić i nawet nie wiedziałem, do kogo się zwrócić z czymś takim. Ksiądz? Czy taki w ogóle by mnie wysłuchał? Zrobiłem coś, z czego nie byłem dumny. Postanowiłem je nakarmić. Czy nie wystarczy surowe mięso? Nie bardzo. Okazało się, że ten potwór, ten demon, jest wybrednym smakoszem. Niezależnie od tego, co przyniosłem do sypialni, próbując skusić go na przekąskę, moim celem wciąż pozostawała moja ręka. Byłem ranny, niewyspany i zdesperowany, gdy zacząłem realizować swój plan. W mieście jest taki mały bar, który serwuje tanie drinki. Rzadko tam bywałem z powodu ludzi, którzy się tam kręcili, ale teraz musiałem tam pójść w makabrycznym celu. Kilka lat temu, kiedy byłem jeszcze w liceum, dodałem na Facebooku całą masę znajomych, których potem nigdy nie usunąłem. Nawet osoby, z którymi nie rozmawiałem od ponad 5 lat, nadal widniały na mojej liście znajomych, zapełniając moją tablicę aktualizacjami, na które nikt poza nimi nie zwracał uwagi.
Wiedziałem, że Kristen będzie w piątkowy wieczór w barze. Często wrzucała zdjęcia swoich drinków, jakby błagając, żeby ktoś do niej dołączył na przelotny flirt. Spotykaliśmy się przez 3 miesiące w liceum. W tamtym czasie byłem wysoki i dobrze zbudowany. Biegałem na lekkoatletyce i grałem trochę w futbol. Kristen uważała, że trafiła na dobry kąsek. Potem złamałem nogę i przytyłem. Zostawiła mnie niedługo potem, znajdując kolejnego przystojnego faceta. Trochę bolało, ale nie rozmyślałem o tym zbyt długo. Od tamtego czasu dużo się zmieniło. Nawet gdybyśmy się kiedyś spotkali, nie sądzę, że mnie rozpoznałaby. Fakt, że była już trochę podpita, kiedy ją znalazłem, też trochę mi pomógł. Usiadłem obok niej, zamawiając nam obojgu drinka. Złapała przynętę, a po kilku minutach była już cała dla mnie. Moja skóra drżała z odrazy, kiedy próbowałem grać na luzie. Musiałem ciągle przypominać sobie, po co tam jestem. Bez względu na to, jak bardzo to uzasadniłem, wiedziałem, że to, co zamierzam zrobić, jest niewłaściwe. Ona również bardzo się zmieniła od czasów szkoły. Jej włosy były zniszczone od zbyt wielu nieudanych farbowań. Skóra zwisała luźno z jej chudej sylwetki, a zęby były przebarwione od lat palenia. Jeśli przymrużyć oczy, można było zobaczyć w niej dziewczynę, którą kiedyś była. Z żołądkiem skręcającym się z odrazy, zapytałem, czy chce wrócić ze mną do domu, wiedząc, że wypiła za dużo, żeby odmówić. Nienawidziłem siebie przez całą drogę powrotną. Wzięliśmy taksówkę, bo nie chciałem ryzykować jazdy po pijaku. Kierowca był świadkiem, ale oprócz tego, że był ostatnią osobą, która ją widziała, wątpiłem, że policja miałaby coś na mnie po tej nocy. Wciąż wisiała na mnie, gdy wchodziliśmy do środka, próbując udawać uwodzicielską, jakby się bała, że ją zostawię, jeśli tego nie zrobi. Nie podałem jej prawdziwego imienia, a ona i tak nie pamiętałaby kogoś takiego jak ja. Byłem drobnym epizodem w jej licealnym życiu. Zaprowadziłem ją do sypialni i ostrożnie wsunąłem do łóżka. Powiedziałem, że zaraz wrócę. Bełkotała coś, już zasypiając w wygodnym łóżku. Prawie ją podniosłem i wyniosłem, widząc jej spokojną twarz. Ale wtedy powód, dla którego to robiłem, wdarł się z powrotem do moich myśli. Wyszedłem z sypialni i ostrożnie zamknąłem za sobą drzwi. Walcząc z mdłościami, nasłuchiwałem. Drugi chłopak, z którym Kristen się spotykała, był popularnym facetem. Wszyscy go lubili, więc kiedy ona świadczyła, że ją wykorzystał i przez to zaszła w ciążę, było to dla wszystkich szokiem. Jej rodzina była religijna, więc takie oskarżenie było jedyną drogą, by ją wspierali. Pomimo braku dowodów, prawie wszyscy stanęli po jej stronie. Jej były chłopak przestał próbować dowodzić swojej niewinności. W końcu wszedł prosto pod nadjeżdżający samochód. Nie zostawił listu, ale wszyscy wiedzieli, że zrobił to celowo. Gdy Kristen urodziła dziecko, zmarła ona 3 miesiące później. Twierdziła, że to był nagły zespół śmierci niemowląt. Ale po jej wcześniejszych oskarżeniach nie wierzyłem jej. Usłyszałem, że się poruszyła po drugiej stronie drzwi. Mówiła do kogoś, kogo uważała za osobę, która ją przyprowadziła do domu. Usiadłem na ziemi i zakryłem uszy trzęsącymi się rękoma, nie chcąc słyszeć tego, co za chwilę miało się wydarzyć. Niestety, słyszałem wszystko. Całą walkę, krzyki, łamane kości i darcie ciała. Przyszła mi do głowy straszna myśl. Czy mówiła prawdę w liceum? A nawet jeśli nie była niewinna, czy ktokolwiek zasługiwał na to, co się działo po drugiej stronie drzwi? Mój żołądek się zbuntował. Pobiegłem do łazienki, aby pozbyć się wszystkiego, co tego dnia zjadłem. Suche dławienie przerodziło się w szlochy, gdy usiadłem na zimnej podłodze łazienki. Drzwi się otworzyły, a ja zacisnąłem powieki, nie chcąc widzieć potwora, którego właśnie nakarmiłem. Usiadł obok mnie i delikatnie objął moje ramię. Szlochałem, a on głaskał mnie po głowie. Ja wciąż odmawiałem otwarcia oczu. Byłem taki sam jak to stworzenie. Bez względu na to, co zrobię teraz, nic nie zmieni tego faktu. Po wyczerpaniu swojego ciała,
zasnąłem w ramionach demona. Kiedy obudziłem się w południe, głowa mi pękała. Byłem sam. Z jakiegoś dziwnego powodu poczułem się trochę lepiej. Czy pozbyłem się tego stworzenia na dobre? Czy to tylko coś po posiłku? Zajęło mi kolejną godzinę, zanim zebrałem się na odwagę, żeby otworzyć drzwi do sypialni. Ale nie znalazłem niczego. Poza brakującą pościelą nie widziałem żadnych śladów krwi z poprzedniej nocy. Naprawdę traciłem zmysły. Przysiągłem sobie, że jutro zgłoszę się do lekarza, zanim jeszcze komuś coś zrobię. Czy naprawdę skrzywdziłem Kristen? A może to, co się działo poprzedniej nocy, było urojeniem? Nie miałem jej numeru, ale wciąż miałem ją na Facebooku. Wziąłem telefon, aby otworzyć aplikację, która znajdowała się na ekranie głównym. Przewijałem, modląc się, żeby zobaczyć cokolwiek od niej na moim feedzie. Moje ręce trzęsły się za bardzo, żeby wpisać jej imię, aby znaleźć profil. Serce zamarło, gdy pojawił się post. To było zdjęcie jej kota w transporterze, opublikowane 4 godziny temu. Napisała, że jest podekscytowana przeprowadzką. Moje kolana się ugięły i osunąłem się na podłogę. Nigdy w życiu nie poczułem takiej ulgi. Nie wiem, co spowodowało to załamanie psychiczne, ale byłem pewien, że ostatnie tygodnie były właśnie tym. Powinienem był natychmiast poszukać pomocy psychiatrycznej. Wiedziałem jednak, że kiedy wybiorę tę drogę, ryzykuję utratę pewnych wolności. Pójdę następnego dnia. Jeden dzień więcej nie zaszkodzi. Wezmę gorący prysznic, przygotuję dobrą kolację i pójdę wcześniej spać. Jeden dobry dzień przed rozpoczęciem trudnej drogi. Po prysznicu zdałem sobie sprawę, że nie mam nic na smaczną kolację. Trzykrotnie sprawdziłem, czy zamknąłem drzwi, a potem wyszedłem do najbliższego sklepu spożywczego. Kilka osób rzuciło mi nerwowe spojrzenia. Nie dziwiłem się. Moje ramiona były pokryte bliznami i bandażami od wciąż gojących się ran. Worki pod oczami sprawiały, że wyglądałem na 10 lat starszego, a w ostatnich tygodniach straciłem dużo na wadze. Ogólnie rzecz biorąc, wyglądałem okropnie, ale po raz pierwszy od dawna czułem się w miarę dobrze. Rozpieszczałem się, kupując dobre steki, zastanawiając się, kiedy ostatnio miałem okazję jeść coś dobrego. Ten dobry nastrój towarzyszył mi przez całą drogę powrotną do domu. Wyciągnąłem rękę, by odblokować drzwi wejściowe, ale okazało się, że są lekko uchylone. Strach i przerażenie wróciły z taką siłą, że odebrało mi dech. Nie chciałem wchodzić do środka. Pokręciłem głową, próbując przekonać samego siebie, że po prostu zapomniałem dokładnie zamknąć drzwi. Że nowa para butów w przedpokoju była czymś, co kupiłem podczas mojego załamania nerwowego. Że pusty transporter dla kota zawsze stał na kuchennym blacie. Że zawsze mieszkałem ze zdrową Kristen, o ciemnych oczach i czarnych jak smoła włosach. Uśmiechnęła się na widok mojej pokonanej miny. Ruty kot wskoczył na stół, mrucząc, gdy sięgnęła, żeby pogłaskać go po policzku. Przez chwilę myślałem, że kot jest w niebezpieczeństwie, ale ona nie była drapieżnikiem polującym na koty. Nie, ona wolała coś zupełnie innego. W ciszy zacząłem przygotowywać kolację, a ona obserwowała każdy mój ruch. Próbowała jeść, jakby chciała być uprzejma. Z trudem zmusiła się do kilku kęsów, a potem wstała, żeby wziąć prysznic, podczas gdy ja sprzątałem. Pod moją nieobecność przyniosła kilka toreb z ubraniami. Nowe koce zastąpiły te, które wcześniej zniknęły. Woda przestała lecieć, a ja siedziałem na kanapie, rozważając swoje opcje przez kilka godzin. Słońce dawno zaszło, kiedy w końcu wstałem i ruszyłem do sypialni. Czekała na mnie cały ten czas. Blask księżyca wpadał przez okno, sprawiając, że jej krótka biała koszula nocna wyraźnie się odznaczała. Gdybym nie wiedział, kim naprawdę była, pewnie uznałbym ją za piękną. Podniosłem mały kot z końca łóżka i wszedłem pod niego, gotów wrócić do naszej normalnej rutyny. Ostrożnie odsunęła kot na bok. Jej ręka sięgnęła po moją. Prowadziła moją dłoń na swój brzuch, z figlarnym uśmiechem na twarzy.
Jej oczy rozbłysły na biało. Nie padło ani jedno słowo, ale wiedziałem, czego chciała. Nienawidzę siebie. Pozwoliłem demonowi zadomowić się w moim domu. Pozwoliłem, żeby zmęczenie i wyczerpanie doprowadziły mnie do tego, że zgadzałem się na każde jej życzenie. Zabiłem osobę, którą nie miałem prawa oceniać, a za kilka miesięcy będę odpowiedzialny za sprowadzenie na świat kolejnego potwora. Może stanę się pierwszym posiłkiem dla nowego małego monstrum. W tym momencie myślę, że zasłużyłem na to. Dopóki to się nie stanie, postaram się po prostu dobrze spać każdej nocy. Dni mijały powoli, a każdy z nich przynosi mi nowe przypomnienie o tym, co zrobiłem. Kristen, czy raczej to, co ją opętało, nie zachowywała się jak dawniej. Zamiast tego było coś nieludzkiego w jej ruchach, w jej spojrzeniu. Czasami widziałem, jak siedziała w ciszy, wpatrując się w przestrzeń, jakby wsłuchując się w coś, czego nie mogłem usłyszeć. Innym razem śmiała się bez powodu, a jej oczy rozbłysły zimnym białym światłem. Nie byłem już sobą. Stałem się cieniem człowieka, którym kiedyś byłem. Moje ciało, kiedyś silne i sprawne, teraz było wyczerpane, osłabione. Moje myśli były splątane, jakbym tkwił w gęstej mgle, z której nie mogłem się wydostać. Nie miałem już żadnej kontroli. Codziennie dostosowywałem się do jej kaprysów, próbując uniknąć gniewu, którego siły już raz doświadczyłem. Myślę o ucieczce, o poszukaniu pomocy. Przychodziła mi do głowy, ale za każdym razem zderzała się z twardą oczywistością. Gdzie miałbym pójść? Kto by mi uwierzył? Nawet ja wątpiłem w prawdziwość własnych wspomnień. Ona wiedziała, że jestem jej więźniem i czerpała z tego chorą satysfakcję. Pewnej nocy, kiedy księżyc świecił wyjątkowo jasno, poczułem coś, czego nie czułem od dawna. Gniew. Gniew na siebie, na nią, na sytuację, w której się znalazłem. Wstałem z łóżka. Serce biło mi szybko, a oddech stawał się płytki. Kristen spała, a jej oddech był spokojny, równy. Patrząc na nią, poczułem przebłysk dawnej odwagi. Może to była moja szansa. Może teraz mogłem zakończyć ten koszmar. Podszedłem do łóżka. Uniosłem rękę. Ale w tym momencie jej oczy otworzyły się szeroko, a ich blask był tak silny, że oślepił mnie na chwilę. Usłyszałem, jak coś szepta w mojej głowie, rozkazując mi, bym przestał. Całe moje ciało sparaliżowało, jakby przestało być moje. Cofnąłem się, drżąc ze strachu. Kristen uśmiechnęła się leniwie. Jej oczy wciąż błyszczały. Wiedziała, co zamierzałem zrobić i wiedziała, że nie jestem do tego zdolny. Położyła się z powrotem, pewna, że nie stanowię zagrożenia. A ja poczułem, jak moja ostatnia nadzieja znika, rozpływa się w powietrzu. Stałem się jej cieniem, całkowicie pozbawionym woli. Wiedziałem już, że nie mogę walczyć. Mogłem tylko czekać. Czekać na koniec, który nieuchronnie nadejdzie.